Planujemy bardzo szybki wzrost. W tym momencie jesteśmy w fazie tak naprawdę bardzo szybkiego wzrostu jeszcze działalności badawczo-rozwojowej, już końcówki działalności badawczo-rozwojowej. Idziemy w kierunku budowy własnej fabryki i produkowania satelit w trybie takiej produkcji seryjnej. Satelit mamy wynosić w przyszłym roku 15 co kwartał. W następnym roku już chcielibyśmy około 75 satelit co kwartał wynosić, aż do tego, że satelit będzie latało od nas około 250 kwartalnie, 300. I to nie tylko takich małych, a też planujemy większe formaty. Także do 2026 roku chcemy mieć ponad 1500 satelit na orbicie, dlatego żeby obrazować Ziemię w czasie rzeczywistym, czyli robić zdjęcia Ziemi, film Ziemi w czasie rzeczywistym i udostępniać dla deweloperów software'u format satelit, który jest otwarty, na którym można programować już czujniki na miejscu i przetwarzać dane w locie. Nasze satelity do tej pory testowały ferrofluidowe koło zamachowe, obserwowały zorze polarne. Stworzyliśmy własny instrument obserwacyjny, który ma nazwę Vision 300. Teraz pracujemy nad większą wersją tego aparatu Vision 600. Dzięki satelitom będziemy mogli podbijać inne planety, kolonizować Księżyc. Będziemy mogli dostarczać różnego rodzaju informacje pomiędzy Ziemią a na przykład Księżycem. Komunikacja opierająca się o systemy laserowe czy dostarczanie wody w odpowiednie miejsca. To jest przyszłość rozwoju kosmosu. Górnictwo kosmiczne to jest to, w jakim kierunku idziemy, tak? Wydobycie złoży z Księżyca. Tam tak naprawdę produkcja satelit w przyszłości też się będzie odbywała. Także satelity to jest taki pierwszy mały krok na długiej drodze podboju kosmosu przez ludzi.